Dobra, jak to tu wygląda? Jak tu słychać? Chyba jest git. Coś mi tutaj skwierczy, ale to ten mikrofon. Dobra, chyba tak musi zostać, bo z tym nic nie zrobię. Ewentualnie ciszę trochę decybele tutaj i będę starał się mówić głośniej. Ewidentnie mikrofon coś świruje. Ale nie, dziwne, tylko raz działa dobrze, raz jakieś problemy stwarza. Okej. Nie ma co przedłużać. I tak ten model długo czekał. Malować będę ultrą. Zaraz tu jeszcze zrobię jedną rzecz. Muszę zrobić tak, żeby mi tu nie skakała. Nie skakała. Jak to się nazywa? Nie skakała mi ostrość. Za mocno. O, może tak będzie lepiej. No, moja wysłużona, zasłużona ultra. Gdzieś tam kompresor słychać. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał za bardzo. Ale chyba nie ma. Myślę, że gorzej będzie. Dobra. No teraz go słuchać, jak się nie odzywam. Dobra. Trochę ten model przeleżał. Mam przygotowane elementy już podkładem potraktowane. Znaczy, jakiś drobinków kurzu nie ma, niby w pudełku był, ale zawsze jakiś kurz się może dostać. Tak, dobra, to jest to. Tutaj tablica, przynajmniej część. Powyciągam te elementy sobie na zewnątrz i zobaczę, ile tego mam. I spróbuję tak odmalować dzisiaj jak najwięcej. Gdzieś tam w tle może słychać i krzyki dzieciaków, bo tam się bawią. Ale to nie będzie przeszkadzało na pewno. Mi nie przeszkadza, więc wam tym bardziej nie powinno. Dobra, tu siedzisko. Tutaj ta suwnica czy coś tam. Siedzisko, krzesło, jakaś płyta. No, mój fachowy język dobrze znać. Wnętrze. Tutaj jest ta część. To i to. Dobra. I teraz tak, wszystko co mam podkładowane już wyjąłem. Pudełeczko małe, dobra, to teraz tak, mam nadzieję, że nic nie przegapiłem. Co za element, to jakiś element mi został, chyba nic ważnego. Dobra, zerknijmy sobie, jak to wygląda instrukcja, jak to pomalować. Wiem, że trzeszczy, no ale ten, nic z tym nie zrobię, ale mocno trzeszczy. Bo ja teraz mam odsłuch na słuchawce i ja tego czyszczenia nie słyszę. Na początku słyszałem, ale trochę ściszyłem decybele. I myślę, że jest lepiej. Kurde, ja ci powiem, że w ogóle czyszczenie nie słyszę, nie? Na początku tak, słyszałem faktycznie, ale... Kurde, nie ma, chyba że masz bardzo głośno włączone to wtedy. Zobaczę. Jak jest na fulla? No, jak jest na fulla to tak. Jak na fulla to faktycznie. Czekaj, spróbuję
Kurde, wiesz co? Odłączę mikrofon i podłączę go w innym miejscu. Sekunda. Okej, teraz lepiej może będzie. Chcę zgłosić na maksa słuchawki. O, teraz jest, dobra. Wiesz co, może ta kwestia jest złącza. No, ale w sumie wiesz, ja mam ściszone tak do połowy na słuchawkach i tego trzeba nie słyszałem, to może dlatego, no nie? No, coś tam będzie, bo to jednak wiesz, kable koło siebie wszystkie idą, no to może jakieś przebicia są, no nie? Ale jak nie masz na fulla, to nie powinno być problemu. No bo ja nie mam, ja tego w ogóle nie słyszę teraz. To też w ogóle tego nie słyszę, nawet jak na full włączę, no może tam minimalnie. Dobra, teraz zobaczmy, jak to z tymi kolorami wygląda. Ble, 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 ble. Wiesz co, pomaluję sobie najpierw, tam jest siedzisko. Może to na PC może miejsce zrobię. Będzie mi wygodniej. To schowam do pudełka, bo tego to nie potrzebuję, żeby mi się ten silnik nie zgubił i nie zniszczył. To odłożę. Tu mam pudło z przygotowanymi elementami, tak? Tylko muszę tam jakieś dwa stateczniki tylko jeszcze wyszlifować. I można brać się za składanie. Tu nic dzisiaj do malowania nie będzie z tego, co mam tutaj. Bla 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 bla. To jest chyba stelaż silnika, ale to dobra tam. Mam takie tu patyczki, na których silnik właśnie wisi. Jak kiedyś gadaliśmy o tym silniku Focke-Wulfa. To tu są patyczki, na których ten silnik wisi, no nie? Taki po prostu stelaż. Chyba sobie pomieszałem, bo one były chyba, ale zresztą w tym modelu to nie ma znaczenia lewy czy prawy but, bo tu i tak jest wszystko pomylone. Dobra, odłożę sobie na bok tą część. Zostawię sobie tak, to zostawię, to tak bardziej pod ręką, bo to mnie interesuje teraz. Ten element, ten i chyba ten. Dobra, a resztę podsuwam troszkę dalej, żeby nie zahaczyć łapami. A i siedzisko, no nie? Dobra. To tak na spontanie wyszło, więc nie jestem przygotowany w ogóle do tego malowania. Teraz będę dopiero szukał farb. No, dobra. To zobaczmy, co oni to proponują mi do kabiny, do wnętrza. Są to jakieś oznaczenia kolorów? F to jest kolor, co to jest? Zobaczmy, jakie to są w ogóle oznaczenia kolorów, bo nie mam pojęcia. Tutaj nie ma, z tyłu gdzieś muszą być. Ja coś mam chyba z S modela, wiesz? Ale nie są fajne. Gdzie tu są kolory? Tutaj. Weathering. Nie, to jest w ogóle pokazane, jakie kolory są potrzebne. Bo ja tu nic nie widzę, co to jest to EC. Dobra, to jest tylko są numery części. Kolorów tutaj nie ma. Czyli musisz kolorować, jak ci się podoba. Dobra, wchodzę sobie na Google'a i zobaczę. Gdzie to są Google? O, kurde.
Ciężko mi tutaj, kurde, pisać, bo mam problem z dostępem. Dobra. W190A6 interior. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Na razie pokazuję mi tylko model. Tu widzę, że na szaro powinno być. Tu, 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 tu. Nie ma, nie ma. Może po prostu zrezygnuję z wersji A6, bo mi pokazuje model cały czas. Po prostu dam samego EW190. Tu widzę jakieś okazy muzealne, albo nawet latające jakieś. No po prostu na szaro muszę dziabnąć i tyle. Tu nie ma żadnego... Nie ma żadnego tutaj, żadnej filozofii. Chyba tak. No, ale to jest znalazłem zdjęcie muzealne, wiesz? Znaczy okazy muzealne. W siedzisku widzę, że jest na taki zielonkawy kolor i tak zrobię, żeby było troszkę zróżnicowania. Ogólnie szaro dziobnięte. Wiem, że okazy muzealne to nie jest jakaś super tam, super wyznacznik, ale... Dobra, szukam jakiegoś szarego koloru i tyle. Dobra, trzeba wyjechać tym do światła. Klasycznie Vallejo. Dobra, szukamy teraz szarego koloru. Gdzie jest ten mój stream tutaj? Dobra. Szary kolor, ble, ble, ble. Nie, nie. Srebrny. Czy srebrny tam? Taki jakby srebrny przywrócony. Olive Grun. Fajny kolor, ale nie do tego. Field Grey, zobaczymy. To jest kolor do mundurów. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. German Grey. To taki ciemny, prawie że czarny. Zobaczymy go. Panther Grey, to nic chyba nie ma prawie w tym, to wyjmę. US Grey, Panther Dark Grey, też prawie pusty. Black Grey, Black Grey. Srebrny, o, to jest jakiś Medium Sea Grey, ten wygląda spoko. Już same szary mam. Tutaj też jest Field Grey, Shadows, zobaczymy go. To są jakiś zielonkawy, to nie. Black, Green, Dark Earth, German Grey, kolejny, zobaczymy. Co to jeszcze jest? Dark Grey Blue, o, to może być fajne. Ale zobaczymy, jak on będzie wyglądał. A właśnie, jeszcze potrzebuję biały, tak, bo biały to jest mój nieodłączny kompan, to tak wiadomo. Dobra. Uniform Grey, zobaczymy. Może do rozjaśnień użyję tych jaśniejszych kolorów, albo tego do rozjaśnień. Bo jak czasem robię rozjaśnienia, to biorę taki bardzo, bardzo jasny kolor. Jak malowałem, czekaj, co ja malowałem ostatnio. Nie wiem, co malowałem. A, tego... No, jak on się nazywa. Cadillaca, no nie? To on taki oliwkowy był, a rozjaśnienie robiłem takim kolorem. Nie chciałem się po prostu mieszać, to po prostu tego wpierdzieliłem, US Light Grey i... Tym po prostu kolorem robią rozjaśnienia. Jak delikatnie się robi, to idzie dobrze. Black, green, to nie to. Dobra, chyba mam jakieś takie miary. Mam kandydatów. Teraz trzeba zobaczyć, które z nich działają. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podkład mam jasny, co nietypowe jest dla mnie, więc
to będzie tak wyglądało. Czekaj, wracam, tylko wezmę sobie jeszcze tą rozcieńczalnik. Tutaj. Kubeczek z wodą przydać się może. Tak. Dobra, pędzelek jest. A, jeszcze kubeczek muszę, że ten. Nie kubeczek, tylko kieliszek. Jakieś w ogóle były deficyty mi ostatnio i w ogóle przez 2 lata nie mogłem praktycznie kupić tych kieliszków jednorazowych. Po prostu jakaś posucha była. Dobra. Zobaczymy, jakie tam mamy kolory. Najpierw sobie tak. Dark grey, jakiś się nie powtarza tutaj. 5, 4, 5, 5, 5, 6. 4, 7, 5, 6 się powtarza, brudy są prawie wykończone. 4, 9, dobra, to są kolory z tych. To do rozjaśnień będzie. I tu jest jakiś Field Grey Base. Field Grey Shadow. I Field Grey Uniform, dobra, biały to wiadomo. I tu są jakieś German Grey. Dwa razy są kolor? No ciekawe. Jeden mogę odłożyć. No, wiesz co, ja się też, ja miałem takie coś, kupiłem sobie kiedyś do zrobienia farby, o, takie do jajek metalowe, no nie? A teraz z tym czyszczę te, wywam tutaj nitro i czyszczę aerograf, no nie? Po malowaniu. Mam takie 2 metalowe do jajek. Dobra, zobaczmy, co mi to będzie pasowało. Ale się będzie ten Dark Grey Panzer będzie chyba... będzie chyba za ciemny. No, on jest taki, kurde, ciemny trochę. Znaczy, widzę, że taki kolor też tam był użyty, no ale ja jednak w modelu wolę. On jest prawie czarny, no nie? No, taki zaklejony. O, to się jakiś glut chyba zrobił. To chyba w tej farby nic nie będzie, bo słyszę samą wodę i się chyba nie miesza. No, ta farba to chyba jest trup. Ups. Zobacz. Kolor nawet spoko. Potem zobaczę. Dobra, to ten pierwszy kolor na razie odpada. Black Grey wydaje się być ok. O! Kolejna farba, która chyba wymaga wymieszania albo wywalenia. Że to między nimi nie ma zbyt dużej różnicy. No, tu jakieś się wylało takie większe coś. Chyba tej farby użyję, ona jest taka w miarę spoko. Dobra, odzyskam jej trochę. Dobra. Dobra, chyba kolor już mam. Te resztę mogę odłożyć. To był ten medium secret, tak? O co chodzi? Muszę go wmieszać. Dobra, trochę wytrzepane. Pyk, 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 dobra. I teraz tak, rozcieńczalnik. Trochę retardera. O, trochę dużo, ale dobra. 3 krople powinien styknąć. Nie za dużo i zobaczymy, jak dzisiaj w ogóle będzie aerograf malował. Bo ja mam tam czasem takie... Nie zawsze potrafimy się dogadać. No
teraz tej farby nie będę rozjaśniał, bo ona i tak jest dość jasna. Dobra, psik na pierwszą warstwę i zobaczymy, jak to wyjdzie. No będę chciał robić tak po prostu troszkę jaśniejszy ten model, no bo jak będzie ciemny w środku, to nie będzie widać detali, no nie? To oszukajmy trochę no, sobie wzrok. Jakoś tam idzie. O, jest i troszkę ciemniejsze, jak mi się wydawało, więc sobie dla pamięci tą farbę postawię. To jest Medium Sea Gray. Dobra, 49. 49. O, już ten kolor nie jest taki zły. Jest po prostu szary. Cóż więcej potrzeba? I tak ten kolor trochę się zmienił, jak ja to trochę porozjaśniam. Dam ten wash, filtr i tak dalej. To nie tak zmieni swój wygląd. Że ten kompresor za bardzo nie przeszkadza w tle. To jakoś tak specjalnie się nie bawiłem w wciśnienie, dobieranie farby i tak dalej. Jeśli chodzi o gęstość, bo i tak to maluję dużą powierzchnię, więc to mi nie zależy na jakiejś super precyzji. Dopiero jeśli bym robił jakieś te, jakbym jakieś tam detale i tak dalej, to wtedy miałoby to znaczenie dla mnie. No, tutaj nie dałem podkładu. Ale to chyba i tak idzie skrzydło. Ale dobra, wsiągnę tutaj też szary. To bez podkładu jest to prawda, ale mówi się trudno. Może nie wybuchnie. To dobrze. Właśnie zastrzebałem, że mam ten mikrofon taki głupi, on trochę, wiesz, wyłapuje za bardzo tło. Nawet jak mam teraz drzwi zamknięte, bachorki tam się bawią, to czasem słyszę, jak tam słyszę ich głosy, tak powiem. To. Muszę w ogóle wymienić kompresor na jakiś inny, bo on cały czas pompuje powietrze. Cały czas. Naciskam spust faktycznie i po chwili już zaczyna pompować, to nie? Mam trochę dłużej powiedzieć. Chociaż. No powiem, wiesz, no tak to pajęnostop pracuje. To co się grzeje jak głupi, nie? No teraz jak jest zima, to sobie go na balkon wystawię i on ten. No i on trochę odpocznie, no nie? Ochłodzi się, ale latem to pomaluję z pół godziny do godziny, tak nie super intensywnie i potem muszę czekać, aż ono stygnie. Rękawiczek i trzeba będzie miał kolorowy palce. Dobra, sobie podeschnie tam się tak pierwsza warstwa.
Ależ dziadostwo zrobiło. To papa chyba się zważyła. Bo tu nie. Widać, taki osad jest. Pewnie stara jest ta farba, no zobaczymy. Na razie jeszcze dyszy nie zapchało. Więc jest git. Nieraz nawet nie mogę ruszyć z malowaniem, bo to walczy długo, zanim w ogóle odpalę ten. Zanim odpalę malowanko. Ale wędkowo idzie ta farba. Bo tylko tak lekko pomaluję, bo tak tego nie będzie widać, bo to będzie szło od spodu, zasłonięte. Dobra, teraz najgorsze. Co to się dzieje z tą farbą? Trochę przetrę to w środku zbiorniczek. No to jakieś takie glutkie zaczęły się robić. Nie chcę, żeby one mi doszły do tego, do dyszy. No, tu sobie przetrę. Coś zawsze zbiera trochę farbę, zasycha. Nie wiem, czy w ogóle igły nie mam krzywej. No, dzisiaj w ogóle ten do takiego wniosku doszedłem. Znaczy wczoraj, dzisiaj sobie tak się upewniłem. Co do szafy, ja tak wracając do tematu broni, do rękawiczki tak założę. Że nie będę kupował takiej dużej na 14 sztuk, tylko kupię sobie taką mniejszą na 6. Ja nie potrzebuję takiej wielkiej, nie będę potrzebował raczej takiej wielkiej, nie planuję jakichś wielkich zakupów robić. A jak będę chciał zrobić sobie większą ilość kupić, to sobie po prostu dokupię drugą szafę. I tak wyjdzie mi taniej wtedy, mimo wszystko. Chodzi o miejsce, zajmą tyle samo, no nie? Mniej więcej. Kurde, mokre, muszę to wytrzymać się tego. Tu teraz czuję, że kładę na tym rękę. Dobra. Takie pojemność 6 sztuk w zupełności, to jest coś, co jestem w stanie. Aż nie przekroczę, więc jest 6 sztuk, no nie? No jak przekroczę, to sobie dokupię po prostu i tyle. No też tak nie chcę, wiesz. No, nie mam po prostu w planach nawet brać więcej niż 3 sztuki na przykład, no nie? Tak. No, ale nie sądzę, żebym aż do 6, wiesz. Albo do ponad 6 przekroczył, tak? Klamka, długa, jakiś bolt action i może pompka, no nie? Taki, wiesz, standardowy zestaw. Tym bardziej ja też nie jestem jakąś taką, wiesz, zajawioną osobą. Dla mnie głównym hobby to jest jednak modelarstwo. A to było takie, wiesz, takie dodatkowo odskocznie, no nie? Nie jestem aż taki super pasjonatem. Może to się rozwinie jakoś, nie mówię, że nie, ale. No dzień dobry. Też nie chcę, wiesz, pakować się w jakieś koszty, w gabaryty i tak dalej. No wiesz, bo szafa na 12 sztuk, czy na 14, kosztuje 1300. A na 6 sztuk kosztuje 400-500, no nie? Więc jest, wiesz, jest różnica. Dobra, niech sobie chwilkę ten kompresor odpocznie, a ja sobie patrzę dalej, czy mogę tym samym kolorem jechać. Teraz tak sobie czyszczę igłę, trzeba uważać, żeby jej nie uszkodzić.
Ale to jest na tyle miękkie, że nic się jej nie dzieje. Dobra. Nie, w co różnie, jakoś tak nie badałem tego, wiesz. Na razie jakoś tak nie wkręcam się w to. Tak to tu wygląda. Popatrz, jak to inni modelarze malowali. Wnętrze Focke-Wulfa. Klapy są na czarno. Czy jakiś tam taki szary? Gdzie są zdjęcia? To są zdjęcia silnika. O, są klapy. Dobra, to jest zdjęcie Focke-Wulfa. To jest bardzo muzealne. To ma taki zielonkawy tam w środku. Jak ma te koła, klapy i tak dalej. Dobra. I trochę na tym zdjęciu też się opierałem, malując silnik. Dobra, czyli w środku był taki zielonkawy. Zobaczmy, jak to tu wygląda przy okazji. No to jest wnętrze. A tam machorki z tyłu słychać, jak grają sobie w Minecrafta, odkryły granie online i razem budują sobie jakieś swoje, no, mapy. Dobra, aha, no to powiedzmy, że tam jest silnik i podwozie, to taki zielonkawy kolor. To jest BF-109, to nie to. Wyłączamy tę stronę. Kurde, tak różnie, ale to są muzealne okazy. Dobra. Chyba zrobię tak. Tutaj jest jakaś jeszcze klapa. Dobra. To także klapa od wewnątrz zrobię zielone, a wnętrzem to będzie taki szary właśnie. Jest jakaś inna klapa, ale tu nie widać. To było jakieś fińskie malowanie? Nie, nie było Focke-Wulfa w Finlandii. Jakiś taki dziwny kolor jak na Focke-Wulfa. Dobra, zróbmy tak, że po prostu wezmę taki zielonkawy. Taka jasna, taka oliwa. Dobra, też kolor chyba sobie wybrałem. Dobra. Czyli ten kolor szary może chyba być. Poprawimy tutaj jeszcze. Druga warstwa, bo to już wyschło. Nie, coś ten kompresor zaczął troszkę lepiej działać, bo już tak nie pompuje od razu jak naciskam, mimo wszystko. Kiedyś od razu startował. Może się naprawił, albo totalnie się spieprzył.
Weź się w modelarstwo wciągnij. Podkład też dużo robi. Wiemy, teraz tak trochę dziwnie, bo maluję na jasnym podkładzie. Więc tutaj będzie mi trochę inaczej wyglądało niż zawsze. Pyk, dobra. Bijaj się. Poszło. Okej. Przeczyszczę sobie trochę, nie to, igłę. Trzeba co jakiś czas to robić, żeby się nie zapchało. To sobie wyciszę trochę zbiorniczek. Dobra. Przepsikam. I ostatnia partia tego koloru. Py. To tu coś było? Nie myślę. Dobra. Widać, jak to maluje, widać dobrze. Dobra. Żeby tego za bardzo nie zalać. Teraz jak to położyć? Żeby jakoś nie zahaczyć, dobra. Okej, okay. Dobra, to pierwszy kolor poszedł. Ja teraz pójdę sobie przypukać aerograf do zlewu i za sekundę wracam. Ten, nie wiem czy widziałeś, dzisiaj pewnie widziałeś na grupce, na kto mnie? Czekaj, taka tą kamerę dam niżej, o, za daleko jestem odsunięty i ciężko tutaj to operować. Na kto mnie ktoś się pochwalił, jak dał model do malowania, jakiś Willisa, kurde, jak to w ogóle wygląda tragicznie. Model ten,
model, no, daż taki poharapana cała powierzchnia, jakby ktoś to przejechał, wiesz, jakimś grubym papierem ściernym. Do tego jeszcze na modelu, na całej powierzchni jest, no, jak to się nazywa, farba jest zaschnięta, jakby malowana była z złym ciśnieniem. I ja z tego rudy się porobił. Ja pamiętam takie coś miałem, jak ja się uczyłem malować jeszcze dawno, dawno temu. Bergę Panterę czy Panterę? Nie, jak Panterę sobie tak malowałem. Dawno, dawno temu i tam tak coś właśnie też mi wyszło, nie wiem, kurde, o co chodzi, no nie? Wtedy jeszcze Pactrom malowałem. Mój pierwszy aerograf. To, kurde, była tragedia. I gościu, wiesz, na zlecenie komuś do pomalowania ten model. No i wyszło na co najmniej tanio. Dobra. Pyk, dobra. Zawsze właśnie jak zbliżam się do malowania jakichś takich detali, to sobie czyszczę aerograf. Znaczy idę go psiknąć wodą. Dobra, wrócił. Teraz wezmę jakiś jasny kolor. A, zobaczę ten szary uniform. Wyschło, tu jeszcze trochę schnie. Trzeba go wytrzepać. Wymieszać. Zobaczymy, jak się będzie prezentował w połączeniu z tamtym kolorem. Który przed chwilą był malowany. Trzeba to zebrać, te gluty, żeby to nie było niespodzianek potem. Tam przestrzepać trochę aerograf, żeby się woda ściekła dość do dyszy. Po tym takim, wiesz, glutem nie wpłynęło, w sensie glutem taką rozrzedzoną farbą. No, ta farba jest dość gęsta, myślę, że ona jest rzadsza. Dobra, zrobimy takie coś, taki myk, że rozrobię farbę w aerografie, zobaczymy jak wyjdzie. Ciabinka retardera. Kropelka powinna wystarczyć. Sprawdźmy, co z tego tutaj wyjdzie. Taka trochę gęsta ta farba. Zobaczymy, jak będzie pluło. Na razie będzie szła trochę woda. Jakoś tam idzie. Albo i nie idzie. Albo idzie. Zobaczymy. Taka gęsta trochę jest. Sprawdźmy to. Zobaczmy najpierw, jak to tu się prezentuje. Na szczęście nie będzie zbyt dużo malowania. Zobaczmy tej płycie. Nie, za gęsta ta farba. Muszę dać więcej rozpuszczalnika, o Boże, rozcieńczalnika. Ona jest za gęsta. Wziąłem ten ręcznik papierowy.
Spadł gdzieś. Rękawiczkę. Dobra. Teraz chcę psikać tej gęstej farby, żeby dokopać do tej rzadkiej. O, dobra. Wciąż jest gęsta. Kurde, takimi glutami pluje. Ojejku, ojejku. Ty tak, nie będzie na szczęście aż tak tego widać. Tu mogę poryzykować i pokombinować. Wszyscy tak będą na silnik patrzeć, a nie na kokpit. To już jest chyba to. Ale dziwna, dziwna jest ta farba. No, teraz to coś idzie lepiej. Ja się pozbyłem tych takich grubszych grudek. Dobra, to tutaj jakoś poszło. Lekko, ale poszło. Ram też lekko przejadę, żeby go rozjaśnić. Tak jak się tak pewnie dry brushem pociągnie na koniec. Dobra. Tutaj.
Kabelki idą, jestem ciekaw, czy to w ogóle będzie widać. Czyścimy igły. I jedziemy dalej. Może sobie lepiej przetrę ten z tej kartki. Żeby to tutaj jakiś problemów nie porobiło. Dziwna jest ta farba. Strasznie mi się nie podoba. Dobra. Może być. Ja muszę po prostu dawać więcej ciśnienia, znaczy więcej po prostu powietrza dawać, żeby ona się mogła lepiej rozbujać. Jak daję za mało powietrza, to ona się tak właśnie jakby strzała takimi glutami, a może tak. A jak damy troszkę więcej powietrza, to ona będzie tak bardziej no taką mgiełką, tak jak powinno iść. Tu zblendujemy potem. Chyba lepiej nie będzie. Coś trochę rozjaśnię. Chyba tak musi być. To chyba wszystko, co się tyczy wnętrza, jeśli chodzi o kokpit. Ta część już będzie podlegała pod wszelkiego rodzaju luki. To je walnę takim zielonkawym kolorem.
Dobra, może być. Lepiej nie potrafię. To. I do wnętrza, to i to ślisko. Dobra, to chyba ślisko pomalę takim kolorem, jak będzie to wnętrze. To idę tą farbę zlać i zaraz ten. Zaraz wracam. Dobra, teraz zobaczę sobie kolor zielony. Postaram się wybrać. To musi być taki zielony. Ja sobie wezmę do rozjaśnień. US Light Green to nieodpowiedni kolor. Camouflage Green też nie. Light Green to nie też patrzyłem. Russian Uniform, może ten wezmę sobie. Olive Grey. Zobaczymy, może z tym wymieszam. Light Grey Green. Zobaczymy, czy to kolor. Z Vallejo niestety jest taki problem, że to, co jest no, na pudełeczku się wydaje, to w środku wychodzi zupełnie inny kolor. Tak, F, dobra. Pokazuje, że jest. Na pudełku wydaje się być kod brązowy albo zielony, a w środku wychodzi właśnie na odwrót, tak? Dobra, mam tutaj Russian Uniform Green, zobaczymy, jak on wygląda. No, muszę powiedzieć, że wygląda bardzo blisko do tego, co bym chciał. Na tym będę musiał chyba miksować kolorów. Tylko muszę go wziąć. Przygotujmy ten kolor. Tak, wiadomo, te kolory i tak będą na końcu troszkę inaczej wyglądały, bo filtry i tak dalej. Także tutaj nie ma co się tym przejmować. Tak mniej więcej, żeby pasował. Może dam odrobinkę szarego, żeby go tu trochę pozbawić tej zielonowatości. Może tego, tego, żeby wcześniej. Dobra. Żeby nie był aż tak zielony. No, chyba lepiej. Dam jeszcze odrobinę szarego. No chyba się kończy ten kolor już. No. I to jest chyba to, co chciałem osiągnąć. No, trochę zielonego, trochę szarego i mamy taki fajny kolor. Tym kolorem idziemy wnętrze przedziałów różnych.
Coś tu mi fafluje ten aerograf. Muszę ją rozebrać. Wyczyścić igłę. Wyczyszczę dyszę. A tu właśnie jakiś farfocel wystaje. Farfocel od farby. Dobra, chyba teraz będzie spoko. No, od razu lepiej. Przestał się krztusić. Można pisać. Dobra. I teraz tak. To będzie ta część w oliwkowym ziarenkarzu. Znaczy w tym zielonym. Niestety wajcha ma to do siebie, że czasem lubi się taki kropek zebrać. Więc jak farba nie leci, to wtedy... Tutaj trzeba psiknąć. Psiknąć gdzieś na kartkę czy na coś tam. Trochę się polało. Dobra. Dobra. Druga część teraz. Teraz klapy. Dobra.
Okej, okay. O, teraz tylko trochę tego będzie. Kurde, zielony mnie psikło na szare elementy, trochę je odsunę. Kurde, zahaczyłem o lampkę. Na szczęście to wyschło. W większości. Niestety to malowanie na przy kamerze ma swoje minusy, że człowiek ma dużo mniej miejsca. I wszystko jest takie, kurde, na skróconych ręka, że tak powiem, się robi. Będzie. Myślę, że ten kolor będzie pasował. Mi się podoba. Taki musi być. Ważne, żeby nie był taki zielony jak amerykański samolot. O, chyba nie jest. Czy on będzie poprawny, czy nie, to nie wiem. Mi pasuje. No, zielony wjechał. Teraz będą jakieś rozjaśnienia. Kolejne elementy na zielono. Które ciasno tutaj.
Dobra. Skrzydło. Co tam ćwiczyłeś ciekawego? Twerkowanie. Jakąś tragedię chyba słyszę w oddali. Kurde. Trochę tu przelałem. Dobra, przeszło. Przywaraj, bo to są te drobne te. Drobne nity, żeby po prostu tego tutaj nie pozalewać. No tutaj będą odsłonięte te. Tutaj są karabiny. Tak, u góry będą odsłonięte. No, jak to się nazywa? No, la. Klapy. Te wewnętrzne kary. Zewnętrzne nie, ale te wewnętrzne są odsłonięte, tak? Tutaj jest.
są te dwie klapy, to one będą właśnie otwarte i to są te karabiny wewnętrzne, które są, no, są to widoczne na pewno. No nie, no będę przecież pędzelkiem potem dojeżdżał. Wszystkiego aerografa nie pomaluję, no nie? Chyba wszystko chwyciło. To właśnie chodzi po to, żeby tylko wnętrze pomalować. Ręki na zielono, a potem będę czarnym dojeżdżał. Muzyczka. Music. No, tu jeszcze muszę malować to kopytko. My kopytki nie dajemy. No i kompresor chyba już się nagrzał. Czuję jak śmierdzi. Podobny kolor. Za dużo. Chyba za bardzo rzadka jest ta farba. Jak dmucham, to aż się rozjeżdża. Odpoczywa.
Okej, to sobie troszkę wyschnie. A gdzieś miałem chyba drugą połówkę jeszcze od tylnego koła. I on też psiknę od razu. Ciekawość, to jest ten element. A to pomyli golenie bez podkładu. Aha, tak jedynie wariat. Ciekawe co się stanie. Muszę dmuchnąć. Trochę szybciej wyschły. Dobra, szybciej wystać, żeby ten na jeden. Bezpiecznie na plastiku. Cytry, schnij sobie, schnij. Pi, 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 pi. To, to, to. Będzie git.
ten element, jak to poszedł. Loco. Troszkę zmodyfikowanym zielonym, taki bardziej szary teraz jest, to będzie druga warstwa. Już tak z grubsza tylko. Za pierwszą tak grubiej domalowałem. Teraz tutaj. Dalej tym zielonym i chyba koniec, bo kurde, kompresor zaraz mi się spali. I tego byśmy nie chcieli. To prawda, mam drugi, ale jakbym drugi odpalił, to by nic nie było kompletnie słychać, bo by wszystko zagłuszył. On napierdziela, jakbyś kosiarkę w domu odpalił. Może sobie jutro siądę i jutro porobię rozjaśnienie. Siemano, siemano. Polecam model, bo naprawdę fajnie, fajnie się go skleja. Tylko musisz uważać na instrukcje, bo są części źle oznaczone. Już na pierwszym obrazku są po prostu źle są opisane elementy. Teraz ci pokażę, które, tylko tu psiknę do końca sobie. Temat psikania zakończyć. Ale naprawdę spasowanie jest świetne, fajnie się go robi, tylko trzeba po prostu uważać i nie wierzyć instrukcji. W 100%. Tylko polegać na intuicji i na... No spokojnie go po prostu sklejać. Tak? Jak coś nie pasuje, to znaczy, że prawdopodobnie jest błąd w instrukcji. I to nie jeden błąd.
Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jakoś tam poszło. Lepiej nie będzie. Dobra, niech sobie schnie to wszystko, co ma schnąć. Jutro będę robił rozjaśnienia. Jeszcze, jeśli jutro siądę, to jutro będę robił, bo już kompresor to już tutaj, kurde, jajka można nie smażyć. No, chodzi o ten z tym pokładem. No też, jak kurde mi się podoba i myślałem, że czy podoba, on jeszcze nie wyszedł, tak? Ale ma wyjść w tym roku ten, jak on się nazywa, HS111, no nie? Kurde, musi być niezły bydle. Może nie aż tak wielki, bo ten samolot sam sobie nie był duży, no ale 35 może być całkiem okej. Okay. Dobra, czeka, ta instrukcja, tak? No, to już pierwszy obrazek. Elementy D24 i D36. One się od siebie różnią. Czekaj, to off, też ustawię inną. Chyba to będzie ok. Tak, to pokazuje D24, tak? Samo to, że tych D24 są tutaj i tutaj, są pokazane, żeby ich użyć i tu, tak? W tych dwóch gwiazdach. No jak sobie policzysz elementy D24 tutaj i tutaj, to jest po prostu ich więcej niż w ramkach, tak? I D24 i D36, one są prawie identyczne z wierzchu. Czekaj, sobie trochę ściszę to odsłuch, bo sam siebie zagłuszam. Musisz się przyjrzeć, bo one od spodu delikatnie się od siebie różnią, tak? Jeśli chodzi o spasowanie, tak? Musisz po prostu się przyjrzeć. Teraz nie będę wchodził w szczegóły, bo jak nie masz tego modelu, to bez sensu, tak? Tak samo tutaj, jak masz te rury, one też są dziwnie pooznaczane, tak? One są źle oznaczone, po prostu musisz sobie pokombinować, które będą pasowały. To też był błąd z tymi rurami, tak? Tu były błędy na pewno. No, więc tutaj było chyba wszystko ok, to się wszystko zgadzało, ale tak, te elementy i rury, one są źle oznaczone. To jest ciężko wsadzić, ja to wsadziłem dopiero później, jak skleiłem gwiazdy, to potem wsadzałem, tak? Zawczasu myślę, że warto sobie te otwory porozwiercać i te rurki właśnie później włożyć, no nie? To zależy, jak ci będzie wygodniej, no nie? Ja je wsadziłem dopiero już po zmontowaniu większości silnika, dopiero wsadziłem rurki, były ciężko włożyć i ciężko było włożyć jeszcze rury. A właśnie, wydechy, sorry. Do rurki jako tako jeszcze ok, ale wydechy, tak? Porozwiercę sobie delikatnie te otworki, w które mają te wydechy powchodzić, tak? Bo ten ma trzy rurki do wsadzenia, ten ma cztery rurki, ten ma chyba też trzy rurki. To w ogóle źle poopisywane, no nie? I w ogóle są źle zastosowane nad obrazki, no nie? Chodzi o części. Więc te elementy, w które mają wejść te rury, sobie delikatnie porozwiercę, będzie po prostu łatwiej je wcisnąć, nie? Ja po prostu musiałem troszkę sobie te czpienie zeszlifować, żeby mi to lepiej wskoczyło, no nie? Bo w tym momencie to masz taką plątaninę rur, że wpasowanie czterech rurek z jednego wydechu to jest po prostu kosmos, no nie? Więc zawczasu sobie po prostu już porozwiercaj te miejsca, gdzie będą do włożenia rury. Tutaj elementy E24 i E25, one są zamienione miejscami, tak? To są te duże miejsce, gdzie się wkłada karabiny, tak? Więc to też musisz sobie, tu musisz się przyjrzeć dokładnie, które jest które. Tutaj jest E17 pokazane, powinno być E18 na przykład, tak? Z tego co sobie tu zrobiłem notatkę. Więc z karabinami też będzie troszkę przeprawa, musisz się przyjrzeć. Tutaj z tymi elementami, czekaj, z tymi E22 chyba. Tak, chyba E22-11 te elementy i po drugiej stronie masz E21-E12. Musisz zobaczyć, bo one według mnie, ja zrobiłem lewo na prawo, prawo na lewo, tak? Bo z tymi miejscami, bo według mnie lepiej się spasowywały z tymi wnękami, tak? Tu też się przyjrzyj, sam zadecyduj. Jak źle włożysz, nic się też chyba nie stanie, ale ja z tymi miejscami według mnie jest lepiej. Tak, to jest taki kolejny element, który to trzeba uwagę zwrócić. Tu. Tutaj nie było chyba nic takiego, co mogłoby stanowić jakiś problem. To są już koniec tak naprawdę modelu.
Bardzo mało elementów ma ten model. Zresztą silnik jest najwięcej ma elementów, a tak to jest, wiesz, mało elementów jest. Tutaj nic takiego nie było. A, jeden raz ci pokażę, która rzecz, na którą trzeba uwagę zwrócić. To. Dobra. A, tu jest ten element. No, jednak trzeba trochę, wiesz, kombinować. Tu jest element, tu są takie dwa elementy, z których się. On się po prostu je łączy tak, na których się silnik wiesza, tak? Z tym stelaż. I jeden z tych elementów trzeba delikatnie obrobić dzióbek tego elementu, nie pamiętam którego, czy dwójki, czy H2, czy H3, żeby. Bo to jest tak jakby dzyndzel, który wkłada się w silnik, tak? I po prostu jest połówka dzyndzla, wiesz, na jednym elemencie, druga połówka na drugim, i po prostu połączenie mają być jednym elementem, tak? Z tym, że w jednym elemencie jest ta faktycznie połówka, a w drugim jest jakaś taka, nie wiem, czy była wada mojej wersji, jakiś nadlew, coś tego typu, po prostu musiałem to obrobić tak, żeby to się zgrywało, żeby to stanowiło jeden element. Więc to też trzeba przy tym się po prostu przyjrzeć, no bo to musi wejść po prostu w dziurkę w silnik, nie mam ten silnik, czekaj. Grzebię. On jest tutaj. Tak, ten silnik tutaj, on ma takie małe te. Tu ma takie dziurki, tak? To jest jedna dziurka, druga, trzecia, czwarta. I na tych dziurkach ten silnik będzie wisiał, tak? I po prostu musi zrobić tak, żeby to wpasowało się w tą dziurę tutaj, no nie? W tą? Tak, w tą, bo to jest górna dziura, tak? Żeby to tu wisiało, tak? Więc musisz zrobić tak, żeby dzyndzel tego elementu pasował tutaj, tak? Bo ten silnik na trzech dzyndzlach wisi u góry i czwarty element, dzyndzel, na którym wisi, tutaj wystaje na dole, no nie? Taki siusiaczek tutaj, no nie? To po prostu się go tutaj wiesza, tak? Na tym, plus na tych trzech tingsach, no nie? Z tego ramienia. Tak, no to trzeba trochę pokombinować, no nie? No, tak to w sumie najdłużej przy tym silniku siedziałem póki co, no nie? No bo najwięcej elementów miał, no nie? I w sumie on jest jakby głównym bohaterem tego całego modelu, tak? Więc on tak wyszedł. To jeszcze będę jakiś tam wash robił, ale to na razie sobie go odłożyłem, żeby nie było takiej monotonii. Wash nie będę robił, jak będę robił wash na reszcie. Reszcie modelu, żeby się nie rozdrabniać. No. A ogólnie model spoko. Jestem zadowolony. Trochę drogi jest, ale tutaj dlatego, że on jest jakby nie unikatem, ale no w sumie unikatem, bo chyba nie ma innego modelu w tej skali. Myślę, że jakoś tam niszę border trafił i będzie trafiał właśnie z modelami w tej skali, no nie? Więc to też cenę na pewno podbija. No ale zabawka fajna. O, też mulę w środku, że tu mam jakieś jeszcze do pomalowania. Trochę farbki mi zostało. No, także tutaj model spoko, tylko po prostu trzeba po prostu trochę uważać na części, tak, na instrukcje, przyjrzeć się, dopasować i tak dalej. O, farba się rozwarstwiła i jest zupełnie inny kolor teraz. Nie, na rękawiczce jest inny kolor. A, widzisz. Jednak to pokazuje, że podkład ma znaczenie. Wiesz co, ja głównie bajecho maluję. Tutaj akurat ten, co zielonego użyłem, to wziąłem jakiś Russian Uniform i Panzer Grey, nie, Medium Sea Grey, żeby zrobić taki szaro-zielony. Mam różne farby. Tam je jeszcze mam. Gunze, jakieś tam farby. Ale głównie maluję wajecha jakoś tak. Tak się do nich przyzwyczaiłem. Nauczyłem się z nimi walczyć. I tak już zostało.
Lepiej nie będzie. Od spody tak nie będzie widać. No. Ja mam, wiesz, mam mistrz hobby, ale ten. Ale rzadko, że wiesz, to mam całą masę tych Vallejo i chcę je zużyć, zanim wiesz, nie zgniją, no nie? Albo się nie rozwarstwią, czy coś tam. Także po prostu z nimi sobie działam, a mi się nimi wygodnie maluje. One mają różne opinie. Znaczy wygodnie. Są problematyczne, nie będę udawał, że nie. Nie będę tu się zgrywał na jakiegoś kogoś, kto uważa, że te farby są genialne i tak dalej. No bo nie są i są dość delikatne i można wiesz, sobie tą powierzchnię uszkodzić. Ale już się nauczyłem nimi malować. Od samego początku nimi maluję i... No i poszło tam około 100 modeli, więc... Znaczy nie wszystkie malowałem tymi farbami, ale zdecydowana większość to były właśnie te. To były Vallejo, więc... Jakoś tam poszły te farby. W moim wykonaniu. Co Gunze też sobie kupiłem też do samochodów, tak? Między innymi jakieś tam taki kolor taki bardziej jaskrawy właśnie do malowania aut. I też z tego względu, że one no, wydają się być wytrzymalsze i mogą być bardziej podatne na szlifowanie i nie będą się zrywały tak jak w Vallejo, z których w się glut robi jak się je zrywa, no nie, szlifuje. Więc to był też dla mnie taki no taki argument, żeby kupić sobie Gunze, no nie. Ten Mister Hobby, bo to samo chyba, no nie? Dobra, chyba na dzisiaj wystarczy. No, ale spory to samochód. Dlatego sprzedaję teraz tego Focke-Wulfa 7.2, bo myślałem, a tam kurde, jak już mam tą 35, to po co mi kolejny? To ma jeszcze jedną 7.2 zrobiłem, ale nikt nie chce do mnie kupić. Jeszcze ten goleń poprawię, on tu nie był podchodowany, więc trochę przebija jeszcze szpachla. O, na razie ogólnie ten. Mam przerwy w wydawaniu na modele. Teraz bardziej się pozbywam niż kupuję. Po prostu taki sobie ten odwyk zrobiłem. Chociaż ostatnio kupiłem farbkę złotą, bo próbowałem dwóch innych farb. I spoko, ale nie do tego co ja chcę zrobić. Jakieś małe poprawki. Im więcej teraz psiknę, tym nie będę miał potem poprawiania pędzla. Dobra. Chyba wszystko tu jest pokryte. Nic tu nie świeci szarością. Dużo bardziej wolę jednak malować czarnym podkładem, bo czarny podkład troszkę bardziej wybacza, jak się dziś nie dojedzie, nie domaluje. A jasny jednak, kurde, wyciąga całe te niedoskonałości. Dobra, chyba wszystko. Tu nic nie będzie wystawało.
Nic nie będzie widać. Jeszcze przyłożę to, zobaczę jak to się prezentuje. Czy to na pewno wszystko będzie git? Ale chyba tak, dobra, tutaj jest szary. Do tego miejsca dochodzi. Taki jaśniejszy będzie u góry. Tu się brązowym machnie tą gąbkę, czy tą skórę, żeby sobie czułka biedny niemiaszek nie rozbił. O, chyba będzie git. Taki jasny. Tak to jest tak zabudowany, że to prawie nie będzie tego środka widać. No. A, jest chyba ok. Tu jeszcze pójdzie jakiś filtr, to trochę się ten zblenduje może to rozjaśnienia. Dobra, to mam. Wszystko już mam wsiknięte, tak, żebym potem nie musiał, kurde, się trapać po głowie, że czegoś nie zrobiłem. Te karabiny są zasłonięte, to jest to. To sobie jeszcze w moim pudełku zerknę, czy mi coś nie zostało. Nie, nie, nie. Tu są te śmieci niepotrzebne. O, wiertełko. Nie, to igła, dobra. Ups. Oj. Chociaż może w sumie jeszcze to sobie psiknę. A psiknę sobie ten stelaż. Będę miał z głowy. A to co to było? Co to były za elementy? Muszę zobaczyć czego były te elementy. Są karabiny na górze. Zobaczmy, czego to było. To są te górne karabiny. Dobra, to zróbmy tak. To jeszcze psiknę, to jest duży element. To są jakieś rurki. Dobra, te elementy jeszcze psiknę. To jest to. To. Co to było to? Zobaczmy, co to było to. No to jeszcze mi coś zostało. To jest od goleni. To sobie tam pędzel tym już dojadę. To są mocowania od podwieszenia. A te takie dziwadła duże. To one są od. Od nie wiem czego. To jest chyba też od silnika coś. Albo i nie. No nie. Co to jest? Mam jakieś dwa takie dyńcy, które mają dziwny kształt, a nie wiem gdzie one idą. Gdzie one są? To jest przewód tu przy goleniach. Kurde, co to jest w ogóle? Naprawdę nie wiem co to za element. Co to kurde jest? Coś wyciąłem, przygotowałem, a nie wiem co to jest. Ciekawe, ciekawe. Muszę zobaczyć jaki ten element miał numer. Gdzieś mi tu może on przepadł.
trakcie, to to jest taki dziwny kształt. O ile on będzie w takiej pozycji, żebym to dojrzał. To jest to. Bo to ogólnie w tym modelu parę elementów w ogóle jest. Bo to zostaje, których się po prostu nie używa. Tylko według tej instrukcji listy elementów, to ja go tutaj nie widzę. Więc on musi być w jakiejś innej pozycji. Kurde, no takie dwa elementy, nie wiem co to jest. Pik, 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 pik. W kabinie nie. Tutaj też nie. Kurde, to wygląda jak jakiś wieszak na ten. Na silnik. Nie ma. No nie wiem. No kurde, nie wiem, co to jest za element. Oni chyba się do jakiejś innej wersji szykują Focke-Wulfa, bo to właśnie jest kilka części, które są właśnie nieprzydatne. Ja to jakąś wyciąłem, może z rozpędu. Nie wiem, co to jest. No nie ma tego elementu. Morda, niczego nie jest potrzebne. Ale te będą potrzebne na pewno. Bo na nich montuje się KM. I to montuje się tutaj. To będzie tak, jeśli się nie mylę. No tak to będzie. W sumie mogę to razem malować z jednym zamachem. To sobie mogę na zielono wyciągnąć z drugiej strony, jeśli to będzie widoczne. Chyba tak trzeba zrobić. No ta płytka będzie chyba... Tak, chyba tak zrobię, ona będzie chyba zielona. O kurde. Woda się zebrała. Siuknęło. Dobra. Dobra, czyli to musi być ten kolor. Tak samo ta płyta musi być z tej strony. Musi być też taka zielona. Dobra. Gdzieś tu miałem wykałaczki, będzie mi wygodniej. Pierwsza warstwa.
Grubsza pojechane. Na zasadzie podkładu. Zostało krople albo ze 3. Koniec farby, koniec roboty, więc nie będę rozrabiał. No ale myślę, że ten kolor mi się podoba. Jeszcze tak będzie rozjaśniony, to on może tam dojdzie jakoś do tego, który jest tutaj, ale widzę, że jest podobny. Tego jak tu patrzę z muzealnego okazu. Będzie git. Dobra, to ja kończę, idę czyścić aerograf i zająć się innymi rzeczami. To dziękuję za odwiedziny wszystkim dwóm osobom. Następnym razem wyhoduję sobie cycki, kupię sobie basen, wtedy będę malować modele. Będę miał więcej widzów. No a tymczasem na razie i dzięki i pa.